W dzisiejszym odcinku na temat zaraz opowiemy właśnie o różnych zarazach, które w ciągu tysiącleci trapiły ludzkość, a szczególnie naszą cywilizację zachodnią. Niemniej trzeba też sobie powiedzieć, że wiele z tych zaraz pochodziło właśnie z Azji, albo mówiąc prost z Chin, co jest też ciekawym nawiązaniem do tego, z czym obecnie się borykamy czyli z koronawirusem. Który się również stamtąd wziął. Tu taka ciekawostka, że to nie jest pierwszy raz z tego kierunku sprzedana nam, powiedzmy, zaraza, ale że działo się tak od zawsze. No i nawet ciekawostka, zaczniemy właśnie od ciekawostki w tej naszej opowieści o zarazach, czy być może nie tyle o zarazach, co o tym, jak reagowali na nie ludzie, jak sobie radzili, bo to też ze względów psychologicznych jest bardzo ciekawe dla współczesnego człowieka w tym okresie, w którym jesteśmy i należy to także poruszyć. A zatem w 2011 naukowcy z chińskiego Uniwersytetu Yilin w północnych Chinach odkryli stanowisko archeologiczne, które okazało się, że ma 5000 lat. Była to wioska, która miała tam 30 parę hatek, jak się okazało, ale, jakby powiedzmy, istnienie tej wioski zostało nagle y, zakończone w pewien dziwny sposób. Wioska sama y, została y, nazwana jako Hamin Manga. Y, znaczy, samo powiedzmy to, to miejsce archeologiczne, jako Hamin Manga, bo nie wiemy w jaki sposób wioskę. Nazywali tamsi ludzie sprzed tych paru tysięcy lat, ale ogólnie jest to uważane jako y, ofiara, jako przejaw, jako miejsce, jakby to nazwać y, y, pierwszej po prostu y, y, pandemii. Znaczy, może nie wiemy, czy to była pierwsza pandemia w historii ludzkości, ale tej, której współczesna historia akurat wie, że była tam pandemia. Także y, działo się to właśnie w północnych Chinach i. Jaki był dowód tego, że tam była ta pandemia? A więc wioska została opuszczona parę tysięcy lat temu, właśnie w nagły sposób, i jeden największy budynek, który był w tej wiosce, takie okrągłe budyneczki tam były, został napełniony, tak można powiedzieć, 97 ciałami. I nie były to ciała starców, ale były to ciała dzieci. Młodzieńców i ludzi w średnim wieku. Co się zatem stało? No więc naukowcy stwierdzili, że musiała wybuchnąć właśnie jakaś nagła i szybka po prostu yy, choroba pandemiczna, czy tak można nazwać, która się tak szybko rozprzestrzeniała, że ci ludzie nawet nie chowali tych zmarłych, tylko po prostu upchnęli ich, tak można powiedzieć, żeby ich uchować, pochować w jakiś sposób w tym na, w największym budynku, który by mieli w tej wiosce bo on też nie był taki duży. No, po prostu tam jest napakowanych tych chciał yy, bardzo dużo, 97, i potem starali się jeszcze ten budynek spalić. Yy, spowodowało to, że częściowo zapadł się dach, no i już potem nie próbowali niczego więcej robić, ale po prostu w pośpiechu tą wioskę porzucili, opuścili i została ona skazana jakby na niepamięć. I dopiero po 4000 lat naukowcy właśnie odkryli ją, wykopali i znaleźli właśnie taki Takiego dramatycznego po prostu zdarzenia, dowody sprzed tysiącleci. No i uznaje się właśnie na świecie w tym momencie, że ta wioska, czy też może nie wioska, to jak powiedziałem, miejsce archeologiczne Hami Manga w północnych Chinach jest oznaczane jako miejsce odkrytej do tej pory pierwszej po prostu pandemii. Nie wiedziano wtedy, jak oczywiście walczyć, starano się oczywiście spalić albo odizolować, to się robi do tej pory. Nie wiadomo, co się potem stało z tamtymi ludźmi, którzy opuścili. No, miejsce archeologiczne istnieje do tej pory. Takie warte odnotowania zdarzenia. W kolejnej opowieści o zarazach z poprzednich wieków opowiemy teraz historię, która jakby dotyka też pewnego porządku naturalnego, jeżeli chodzi o sposób pozbycia się tej plagi. Czyli w roku 589 na Rzym, bo o Rzymie będziemy teraz mówili, nadeszła klęska żywiołowa. Wylała rzeka Tybr, co wywołało, jak to się mówi, niezdrowe powietrze i w konsekwencji zarazę. Rzym stał się miastem wyludnionym. Umarło bardzo wielu obywateli Rzymu, i umarł wówczas także papież Pelagiusz II, no i na jego miejsce zwierzchnicy wybrali po prostu Grzegorza, który był mnichem i który potem został nazwany Grzegorzem Wielkim. Był to ceniony obywatel rzymski, który najpierw się zasłużył jako zarządca po prostu pewnych dzielnic rzymskich, a potem przyłączył się do stanu duchownego no i w tych swoich dobrach w mieście założył, pozakładał klasztory. No a potem stał się papieżem. Oczywiście. Po tym wyborze, no ale wybór chyba być jeszcze zatwierdzony w Konstantynopolu. Niemniej sam Rzym wybrał papieża, yy, znaczy Grzegorza na papieża. W mieście wciąż jednak trwała zaraza. No i yy, jako, że tym, powiedzmy, piastującym obowiązki papieża w tamtym, tak to nazwijmy, czasie, był właśnie Grzegorz. Do niego zwrócono się, o, jakby, powiedzmy, co, co, co tu robić. On był zarządcą wtedy Rzymu, i świeckim, i duchownym. No i Grzegorz zaproponował procesję przebłagalną, która miała rozpocząć się w siedmiu rzymskich kościołów i okrążyć całe miasto. I w tych siedem poszczególnych grup procesyjnych to miał być, w miał i szkler. W drugiej mieliśmy misi, w trzeciej miały iść zakonice, w czwartej mieliśmy mężczyźni, w piątej mężatki, kobiety zamężne, w szóstej wdowy, a w siódmej dzieci oraz biedacy rzymscy. Po prostu tyle. Procesja miała miejsce 25 kwietnia 590 roku. No i nawet w czasie tej procesji Pomór szalał dalej. Bowiem kroniki podają, że z idących w procesjach, tych poszczególnych, które połączyły się do Maryjnego Kościoła razem, tego, że w tych procesjach idących zmarło 80 osób w trakcie samej tej procesji trwającej tego dnia jednej ogólnej, która stanowiła z tych siedmiu poszczególnych procesji. No i w trakcie tej procesji yy, Pan Bóg się ulitował, bowiem kroniki zapisały, że wtedy nad mauzoleum, Dawny dawnym mauzoleum cesarza Hadriana, które jest obecnie zwane Zamkiem Anioła, właśnie po tym zdarzeniu, które nastąpiło, miał się właśnie na tym dawnym mauzoleum cesarskim pojawić święty Michał Archanioł, który schował swój ognisty miecz. I zinterpretowano to w taki sposób, że właśnie oznaczało to koniec gniewu Bożego i zarazem samej właśnie zarazy. Także na pamiątkę tego, tej wizji tego zdarzenia w roku 1752 w Rzymie ustawiono na szczycie tego dawnego mauzoleum um, wykonany z brązu posąg właśnie Michała Archanioła. No i tam ten posąg był parokrotnie zmieniany jego forma, ale y, sama idea tego posągu, znaczy że ten posł, pojawił się tam w średniowieczu właśnie Święty Michał jest ukoronowana tym, że, że cały czas jakaś kolejna figura przedstawiająca Michała Archanioła tam się znajduje, nad tym mauzoleum. No i wtedy właśnie zaraza rzeczywiście zakończyła się. Także to taka ciekawostka dotycząca tego, że przyczyny ponadnaturalne też mogą wpływać na wyleczenie z pandemii. No, i teraz parę słów trzeba powiedzieć o największej pladze, która dotknęła jak do tej pory świat, o największej zarazie, no i Europę oczywiście też po tego. Czyli mówimy o tak zwanej czarnej śmierci, która wybuchła tak w około połowy XIV wieku, bo liczy się, że trwało od 1347 do 1351 roku. W roku. No i była spowodowana oczywiście z Chin przez tak zwany Jedwabny Szlak, bo stamtąd rozniesiono po prostu tą, ten zarazek, który dotarł aż na Krym. W tamtym czasie był jeszcze utrzymywany przez Genue, czyli przez Włochów ogólnie rzecz biorąc. Mieli tam swoje faktorie handlowe. No i w czasie walk z Mongołami zaczęli się stamtąd Wycofywać. No i ale, prawda, te zarazki, które mongołowie rozpuszczali w taki sposób, że mm, na przykład zarażonych zmarłych ludzi y, wrzucano za mury, akurat obrońców, i oni się tam y, od tych trupów zarażonych sami zarażali dalej. No a potem się zarażyły szczury, które zjadały te, te ciała tych, tych zarażonych, ładowało się tą bakterią. Znaczy, może nie bakterią, bo chodziło mówiąc prosto o wszy. Wszy, które były zarażone tą bakterią. No, a bakteria nazywała się Yersinia Pestis. No i jest w jakimś tam aktywna do tej pory, bo jej zarazki wyglądały mniej więcej w taki sposób. No i ona spowodowała ten wielki wymór ludności, bo na całym świecie który liczy się, że właśnie w tamtym okresie, czyli w połowie XIV stulecia liczył około 500 milionów, niecałe, niecałe 500 milionów, trochę mniej nawet, na tym świecie wymarło wówczas z powodu tej zarazy milionów 200. Mówię, jest to największa plaga, która zaatakowała Europę i największa plaga, która zaatakowała świat cały, jak z tego widać, bo proszę sobie od 500 milionów odjąć 200, czyli pozostaje tam, tam nie było pełnych 500 milionów na tym czasie, ale zostaje około 300 milionów ludzi na świecie, czyli jakby powiedzmy 2 trzecie ówczesnej ludzkości świata zmarło na tą chorobę, i połowa ludności Europy, jak się to mówi. Wystarczy tylko powiedzieć, że żeby ludzkość osiągnęła znowu taki status, jak było właśnie przed tą chorobą, czyli te około 500 milionów ludności na świecie, to potrzeba było 200 lat, żeby odrobić te, jak to się mówi, zasoby ludzkie z powrotem. Także była to potężna zaraza, Yy, rozniesiona po świecie, no i, i takie miała ona efekty. No, yy, podobno była to też yy, powodowała, jak to się mówi, przerażający sposób yy, śmierci, bo jak to się opowiada, że, yy, miała trzy rodzaje, jakby trzy, trzy formy po prostu podejmowała, bo yy, ta, ta plaga, bo na początku ludzie mieli zainfekowane jakby drogi oddechowe mieli trudności z oddychaniem, co, co jest bardzo podobno do tego, co mamy teraz oczywiście, no ale dobra, wracajmy do, do powieści o, o tej, a więc to była pierwsza rzecz. Szybko było akurat zejście, bo jak piszą te dawne kroniki, no to akurat tacy z tymi drogami oddechowymi zainfekowanymi z, umierali w ciągu tak mniej więcej dwóch dni. Inną formą było to, że były zaatakowane pachy ludzi, akurat. I to się też rozpoznawało, że miały jakieś tam wrzody pod pachami. A trzecią formą było to, że ludzie, narządy rodne, akurat też były wśród ludzi zaatakowane. Czy można powiedzieć, miejsca narządów rodnych, tam tamte, po prostu różnymi takimi wrzodami. No i tamci z kolei za Ginęli w ciągu paru kolejnych dni, także trzech, czy czterech czy pięciu. Jak to się mówi, momentalnie szła akurat ta choroba. Była też gorączka pojawiała się. Ludzie wymiotowali krwią, co też zostało zapisane. No mówię, tak jak mówiłem, od pierwszej infekcji do śmierci Śmierć przybywała w ciągu tych dwóch do, do góra siedmiu dni po prostu, ludzie umierali, ci, którzy mieli, po prostu byli zainfekowani. Także psychicznie, szczególnie wśród zachodnich narodów, tych państw, które na zachodzie Europy są, wśród tych ludzi, to wywołało niesamowite przerażenie i pamięć po prostu o tym, aż do naszych czasów trwającą, jest po prostu właśnie jak są jakieś choroby, to oni psychicznie znowuż wracają do tej czarnej śmierci. No powiedzmy sobie, że nie było rodziny, która by nie straciła po prostu tam na zachodzie yy, jakiejś osoby po prostu po tego. I to w tej pamięci genetycznej, czy jak to nazwać, to cały czas istnieje, oni się boją czegoś takiego. Że, bo to była chyba największa katastrofa dla zachodu w ogóle też, można powiedzieć. No jak się starali przed tym ratować. No, wiadomo, no to. Zmarłych po prostu palono yy, ciała. No i w, w, z charakterystycznym, prawda, yy, jakby takim znakiem tamtych czasów, to tak zwani doktorzy. Doktorzy zarazy, czy doktorzy czarnej śmierci, którzy mieli wygląd, na, powiedzmy sobie, przypominające czarne kruki. no i Po prostu strój ochronny, który miał ich chronić przed zarazą, tak jak sobie to wyobrażano. Ale maski, ze względu na swój wygląd i stylizację, no, przypominały właśnie te, jakby powiedzmy, maski takie, no, ptasie, No i a cały ubiór często był czarny, znaczy później mu na początku to nie zwracano uwagi, chodziło tylko ten, także nadało takich czarnych kruków, co w ogóle jeszcze przydawało yy, takiego brocznego jakby znaczenia. Ale ogólnie chodzi że o to, że Maska ta taka Ptasia yy, polegała na tym, że w tym dziobie akurat znajdowały się różnego rodzaju tam yy, zioła, kamfora, takie rzeczy, chodziło o to, że po prostu yy, nieprzyjemny zapach, który yy, i ciała, no i tam, że może yy, no, myślano, że także przez, yy, żeby się nie, bakteria jakoś nie rozprzestrzeniała, yy, wdychał ten doktor, żeby mieć po prostu. Taki no, jakby taki filtr, nazwijmy to filtrem akurat, po tego. Oczywiście oczy to były płytki yy, szklane, yy, w, w, w tym znaczeniu, że takie okulary yy, na tej masie to były takie płytki szklane, zazwyczaj czerwone, żeby tam po prostu yy, to złonie mogło się, powiedzmy, przebić i tak dalej, bo nie wiedziałem dokładnie, co to jest. No a z kolei sam strój, czyli taka długa, czarna kapota albo innego rodzaju, kapelusz albo, albo i nie. Ale ogólnie chodziło o to, żeby było całe ciało zasłonięte i żeby tą potem po wyjściu z tego można było zdezynfekować, umyć po prostu i, i się tymi zarazkami nie zarazić. No i także długie buty yy, na nogi, które miały przed tym chronić. Rękawice na ręce. No i jeszcze taką charakterystyczną rzeczą był też po prostu kij, który taki doktor zarazy miał. No to była rzecz praktyczna po prostu, że w momencie, kiedy wchodził do takiego Domu, który był zajęty zarazą, no i tam leżały te ciała. Żeby nie było kontaktu bezpośredniego, on po prostu tym kijem sprawdzał, czy, czy poruszono jakieś ciała, czy dajesz jakieś znaki życia, czy coś jeszcze z tymi zarażonymi robić, ewentualnie. Czyż po prostu są już to, 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 jakby powiedzmy, tylko już same trupy. No i należy po prostu kazać, wynieść tym, którzy tam zwozili te, te ciała, po prostu. Do zbiorowych grobów powiedzmy po tyle, czyli było to takie można powiedzieć zdalne badanie poniekąd prawda, na tej zasadzie, żeby nie mieć bezpośredniego jakby kontaktu z tymi ciałami tych zmarłych. No i tyle. Także no, cała postać rzeczywiście wyglądała poniekąd przerażająco, no, ale chodziło o to, żeby zapewnić jakąś opiekę lekarską tym ludziom dochodzącą, ale nie narażać lekarza, bo oczywiście lekarzy było mniej tylko po prostu, żeby oni mogli nieść gdzieś tą pomoc, prawda. Także było to praktyczne, praktyczne po prostu zastosowanie. Warto dodać także taki dodatek do y, czarnej śmierci, y, która panowała w całej Europie, tak zwany dodatek polski to nazwijmy, bo ogólnie mówi się, że Polska uniknęła czarnej śmierci i jak na Zachodzie panowało ten pomór taki wielki, to u nas było spokojnie. Teoretycznie jest to prawda, aczkolwiek Długosz w polskich kronikach wyszukał takie fragmenty, bo teraz będziemy cytowali Jana Długosza, które stwierdzają, że jednak jakieś te odpryski tej choroby były, no i były powracające też niestety do Polski w tamtym czasie. Bo jak wiadomo, czarna śmierć czarna zaraz w 1347, no a w Polsce, prawda, doszło to jakoś, no bo jednak naczynia połączone ludzie się przemieszczają rok później, czyli w 1348 zapisano tak. I bo to będą też ciekawe stwierdzenia teraz, bo pokażę, co ludzie w tamtych czasach myśleli na temat zarazy, jak ją postrzegali jej przyczyn i tak dalej. No i tak w 1348 mur straszliwy w Polsce i innych krajach, z przyczyn zarażenia powietrza przez Żydów. Po tej pladze nastąpiło znowu trzęsienie ziemi. Wielka zaraza morowa, rozszerzywszy śmiertelność w całym Królestwie Polskim, nie tylko Polskę, ale i Węgry, Czechy, Danię, Francję, Niemcy i wszystkie niemal kraje chrześcijańskie i barbarzyńskie, srodze pustoszyła. A gdy niektórzy domyślali się, że takową klęskę zarządzili Żydzi przez zatrucie powietrza jakimiś zabójczymi jadami. W wielu miejscach mordowano ich, palono i wieszano. Niektórzy Żydzi, bojąc się dostać w ręce chrześcijan, sami i sobie siebie, swoje żony, synów, córki i krewnych zabijali. W kilku tylko prowincjach, gdzie złakomstwa na pieniądze dano im się wykupić, ocaleli. Poczęła się zaś zaraza morowa w miesiącu styczniu za papiestwa Klemensa VI, w szóstym roku jego rządów i trwała ciągle przez siedem miesięcy, dwa, dwakroć powracają, powracając i siejąc klęskę. Pierwszy raz objawiała się przez dwa miesiące gorączką nieustanną i krwotokiem z ust, a chorzy umierali w ciągu trzech dni. Drugi raz trwała pięć miesięcy, a objawem jej była nieustająca gorączka, nadto wrzody tworzyły się na zewnętrznych częściach ciała, osobliwie pod pachami, i ci ludzie mieli umierać w ciągu pięciu dniach. Tak, zaś były obie te choroby zaraźliwe, że się nie tylko obcowaniem z powietrzonymi osobami, czyli zarażonymi od ich tchnienia, ale nawet podobno od ich spojrzenia samego się te choroby udzielały. Bali się więc. Od dzieci własnych, a dzieci chroniły się od własnych rodziców, straszli jedni byli dla drugich. Zdało się, że zamarła w sercach i nadzieja, wszelka upadła. Od wschodu ku zachodowi szerzyła się ta plaga, a wszystek świat prawie zapowietrzyła tak, iż ledwo czwarta część ludzi została przy życiu. No, i takie to są zdarzenia z Polski. I z roku 1348 tak to długo z tych kronik pospisywał. Czyli jakieś te odpryski tej czarnej zarazy, no i tej psychozy, jak widać, i, i zachowań takich po prostu związanych z psychozą, też się w Polsce udzieliło. No, ale to nie był jedyny odprysk, bo w następnym roku, czyli 1349, znowuż mur straszny w Polsce się pojawił. Który z powodu modłów powszechnych zaczął ustępować. I długość pisze, że zgubny ten rok był dla Polski z przyczyny panującej w kraju gorączki. Wielu ludzi, tak ze szlachty, jak i pospólstwa wymarło. A gdy w tym długotrwającym utrapieniu nie było żadnego zaradczego środka i nie tylko już domy pojedyncze, ale wsie i miasta ta zaraza powyludniała, ludzie zwrócili się do pobożności. Przekonaniu, że takowa plaga przypuszczona była od Boga za mnogie przestępstwa, zaczęli się biczować i biczami i rózgami chłostali się nawzajem i karali rozmaitym rodzajem pokuty, dopóki niebo łaskawe nie usunęło śmiertelnego moru i nie wstrzymało zgubnej klęski. No i widać, że jak tutaj długoż pisze, że ludzie podejmowali różne metody, bo jak nie wiedzieli co robić, no to oczywiście zawsze można się zwrócić do Boga i podjąć jakieś naprawdę kary, których współczesny człowiek to nie wyobrażam sobie, żeby był zdolny do przyjęcia, a ludzie brali takie rzeczy, no i Pan Bóg chyba też częściowo spoglądał na takie sprawy. No bo jak to się mówi, jeżeli ktoś zada sobie bólu, to odejmie sobie jakiś innych, jak to się mówi, Dolegliwości w inny sposób, któremu życie może przynieść, to tak ludzie powiadają. No i dalej też długość pisze o anomaliach, które związały się, powiedzmy, z tą powracającą, bo to chyba o to chodzi, yy, niezaleczoną tą plagą czarnej śmierci. Bo z kolei w roku 1351 z Węgier bardzo wielka liczba biczowników, grupa ludzi, właśnie biczujących się, która przyszła do Polski. No, i do nich wielu też Polaków się przyłączyło, i sekta biczowników się utworzyła, która musiała być aż rozprędzona przez zjednoczone siły biskupów. Bo, bowiem, jak pisze Długosz, z obawy zarazy i śmiertelności, która wiele ludzi po różnych krajach, mianowicie po Węgrzech również, nagle sprzątnęła. Zgraja, jak to pisze Długosz, obojga płci wychodźców z tych Węgier, zgromadziła się w Polsce chroniąc się przed tym właśnie niebezpieczeństwem zarazy. Chorągwiami występowali oni do przydrożnych kościołów, zwłaszcza po miastach i w miejscach znaczniejszych. Ciała, mając obnażone popępek i biczując się aż do krwi paskami i rzemieniami, yy, miotełkami, yy, wyśpiewywali też w swoim języku jakieś yy, pieśni żałobne, tak brzmiące. Aż w końcu biskupi polscy przestali to znosić, bo przez jakiś czas to dopuszczali, bo się okazało, że ta pokuta, która miała nie być cel pobożny, była jednak zarażona błędami właśnie duchowymi, bo na przykład sami sobie dawali nawzajem odpuszczenie nawet największych grzechów, a z kolei, mimo że się biczowali, to jednocześnie z tymi kobietami, które z nimi były właśnie cielesnym, służyli chuciom, jak to Jan Długosz napisał. No, bo widywano bowiem między nimi właśnie wiele kobiet ciężarnych. No i biskupi zgodną uchwałą, czyli biskup Gnieźnieński, Krakowski, Wrocławski, Poznański i Włocławski, po prostu przyjęli taki dekret, że wypędzono tą sektę z Polski i po prostu rozwiązano ją, że nie wolno takich rzeczy szerzyć. No bo faktycznie, jak to się okazało, ten zewnętrzność po. Pobożność była akurat tylko ukryciem dla tego rozpasania wewnętrznego, które ci, którzy się do tej sekty przyłączali, zaznawali. Także, no, takie też akurat reakcja psychologiczna, jak to się mówi, na, na zarazę, że jak już po prostu się zbliża koniec, no to yy, z jednej strony, yy, prawda, pokutujmy. A, ale tutaj, prawda, niezdrowe podejście, no to korzystajmy jeszcze z tego życia, jak możemy. No i tak to też wyglądało. No i jeszcze y, y, kolejne odbicie tej powrotu, tej czarnej zarazy było chyba w 1360 roku, bo jak zapisuje Jan Długosz, mur straszliwy wtedy panował w Polsce. Także że zaraza wszystkie niemal na zachodzie królestwa. Nawiedziwszy, w końcu rozgościła się w Polsce, na Węgrzech, w Czechach i na ziemiach im sąsiedzkich. I wszystkie miasta, miasteczka i wsi, na przykład w Królestwie Polskim, takiej nabawiła klęski, że ciągle przez 6 miesięcy większość ludności i wszelakiego stanu i obojga płci wytępiła. Także no, to musiało być też poważny. Powrót tej zarazy w 1360 roku. W samym mieście Krakowie 20 tysięcy ludzi na tę zarazę wymarło. Niektóre zaś miasteczka, wsie i włości, tak srodzą tą plagą były dotknięte, bo zamieniały się w pustynię, jak tu pisze długoż. Nie było komu nawet grzebać zmarłych. Była to klęska bezprzykładna, gdy bowiem większa część ludności wyginęła, miasta i wsie. Ogołocone wszędzie stanęły pustkami. Od tej z roku 1360 więcej szlachty i ludzi możnych, także dzieci i kobiet, wyginęło. No to taką różnicę stanową zauważył akurat w tym momencie Jan Długosz. No i to takie ciekawostki, akurat jakie były odpryski powiedzmy czarnej śmierci w Polsce, zapisane przez naszego narodowego dziejopisa.